Dobra, Cooks Your Pin zawsze na propsie. Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj do gry powróciło chyba najbardziej oczekiwane DLC, czyli oczywiście Szybcy i Wściekli, zawierające pakiet z Nissanem. Oczywiście wszystkie samochody możemy kupić w sklepie z przedmiotami. Jest zakładka, no, taka druga od końca, po prawej. Jest pakiet zawierający wszystkie trzy samochody. Taki nowy, nie wiem jak to się nazywa, o... Pontiac Fiero, oczywiście Dodge Charger oraz Nissan Skyline. I tutaj są też również oponki dodane bezpośrednio do nich oraz malowania i chyba nic więcej. Tutaj też warto zauważyć, że są nowe oponki do Nissana oraz do Dodge Chargera, ale z tego co widzę, to nie ma tych takich starych. Nie wiem, czy one są bezpośrednio też dodawane do zestawu. Czy na przykład tylko ci, co zakupili DLC kiedyś, będą mieli takie białe opony z Nissana? Jest to w sumie ciekawe. Jeżeli ktoś, tak jak ja, ma już zakupione samochody takie jak Nissan Skyline, Dodge Charger, to może albo wykupić sobie ulepszenie do samochodów, albo wykupić sobie jeszcze pozostałe auto. Ja to oczywiście zrobię, tutaj na szybko przypomnę o kodzie twórcy. Każdy z was może za darmo wesprzeć jakiegoś twórcę, ja tutaj oczywiście polecam swój kod, no i od razu można zakupić, od razu będzie też na teścik. Chyba dokupię tak. To jest generalnie, jest do odebrania darmowy tutaj tak jakby, nie wiem co to jest, podpis tak jakby. Oczywiście za friko to sobie warto odebrać. No i wielka głupota, ja to zawsze miałem wyciszone, ale jak usłyszałem, co to jest za nutka, stwierdziłem, że dobra, kupuję. Nie musicie tego robić, to jest głupota, że to właśnie zakupiłem, ale stwierdziłem, że pewnie bym żałował, jakbym tego nie zrobił. Jeżeli chodzi o ulepszenie do Nissana, to otrzymujemy takie oto czarne koła i takie oto malowanie. Ja to również zakupię, od razu sprawdzimy, czy te czarne koła można używać na innych samochodach. Tutaj bardzo ciekawa rzecz, że malowanie do Chargera jest w kolorze czarnym, także jest to pierwszy chyba taki oficjalnie czarny samochód. No i oponki, z tego co widzę, będzie można używać na innym samochodzie, dlatego też to oczywiście zakupuję od razu. Także dzisiaj takie mini zakupy. Tą piosenkę Furiazo zostawiam, więc to będzie na tyle. Teraz przejdźmy do ekwipunku. A no i jeszcze dwie szybkie oraz ważne informacje. Po pierwsze, to DLC będzie można zakupić do 30 czerwca. A po drugie, to na naszym serwerze Discord aktualnie trwa giveaway, gdzie możecie wygrać 3 razy po 10 dolarów gift card na stronę RL Exchange, za co możecie kupić kredyty, za co będziecie mogli sobie kupić jeden z tych samochodów. No i tam jeszcze na coś wam zostanie. Dobra, z tego co widzę, to można używać koła również na innych samochodach. No i te podstawowe kolory, to znaczy białe raczej dostajemy z tym podstawowym autem, także nie będzie to ekskluzywne, ale no mimo wszystko spoko, że to wraca do gry. Przez oficjalny post było wielkie zamieszanie, bo były tutaj myśli, że nie będzie już można modyfikować samochodów dowolnymi przedmiotami, ale jak widzicie, jak najbardziej można to robić. Zobaczymy, czy tak samo to wygląda w sprawie z Dodge'em i tym trzecim. Wiecie co? Okazało się, że jestem pajacem, ponieważ jednak nie mam zakupionego tego Fast and Furious Dodge'a. No, nie wiem jak do tego doszło, ale wydaje mi się, że troszeczkę przepłaciłem w tym momencie, zakupując osobno jeden samochód, osobno drugi samochód i osobno ulepszenia. No dobra, powiem tak, teraz w tym momencie to trochę boli. Spróbuję napisać do supportu, czy mi oddadzą w takim wypadku jakieś tam kredyty, ale to nie wiem, myślałem, że jak mam Ice Chargera, to mam też to coś, ale mi się walnęło, ale okej, już kupuję, już trudno. Napiszę do supportu, może mi coś tam zwrócą. Także Edek Tuchet. No i mamy dwa razy to malowanie, także jesteśmy pepegami. Może uda się to zwrócić, napiszę do Sionix. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj mam filtr wpisany Dodge, to nie tak, że nie można używać innych kółek. Jak najbardziej można, jak widzicie. Szczerze boli mnie teraz trochę tyłek, że zakupiłem niepotrzebnie, no zmarnowałem kredyty, ale to nie wiem, napiszę do Sionix, może coś się uda wywalczyć. No, zomby mi się podobają do tego Dodge'a. Tutaj boost oczywiście i wszystko inne będzie można ustawić randomowe, w sensie dowolne. Dźwięk samochodu jest bardzo fajny. No i ostatni wózek prezentuje się w ten sposób, tak samo jak w poprzednich wypadkach można edytować co tylko chcemy. Te opony w sumie pasują, więc je założę. Chyba jest to takie najgorsze, czy tam moim zdaniem najbrzydsze auto. Nie można dawać tutaj toperu, no bo mamy tą wielką taką jakby odrzutową rakietę, nie wiem jak to można nazwać, czy to jest nitro, czy to jest chyba z Powrotu do Przeszłości. Dobra, nie będę się poniżał, nie wiem co to jest albo turbo, albo z Powrotu do Przeszłości, ale raczej turbo, to znaczy nitro. No a pozostałe rzeczy możemy już edytować, to auto też brzmi bardzo ciekawie i oryginalnie.
No to co, zaczniemy od testu Nissana. Teoretycznie już jest na kanale, więc zagramy sobie po prostu... O, jest też nowy tryb ograniczony czasowo, ale zagramy sobie jedynki freestyle. Dzisiaj w ten sposób będziemy testowali samochody po jednym meczu każdym z aut. No i osobno na kanale się pojawi test każdego samochodu. Nissana już jest, pewnie to podlinkuję w opisie, ewentualnie w komentarzu. Dodge'a oraz tego Fontiaca, czy jak to się tam nazywa. Też pojawią się testy, recenzje na dniach. Generalnie już na samym początku mogę powiedzieć, że jest to fajnie wycenione DLC. W porównaniu z taką formułą wypada naprawdę rewelacyjnie. Trzy zdecydowanie różne hitowe auta, które są przede wszystkim grywalne w cenie praktycznie jednej formuły, także obłęd. I pykson, lecimy z nim. Bang, ale upośledzony strzał, ale za to jest bramka. A, kolejna okazja. Ja już widzę, że za dużo z tego może nie wyjść. Chociaż? Dobra, nie wyszło za dużo. Okej. Bang! Dobra, to było mocne, ale zarazem niecelne. Dobra. Kolejna okazja. Ojeju, mocarny Masti. Nie no, co do Nissana to oczywiście już jest test na kanale, więc mogę powiedzieć, że nawet jak teraz jestem nierozgrzany, czy tam mi nie idzie za bardzo, to jest to naprawdę bardzo przyjemny samochód. Zresztą polecam po prostu zobaczyć jego test na kanale, to sami zobaczycie. Myślę, że też macie bardzo dobre opinie o Nissanie, bo jest to bardzo hype'owane auto. Trochę nawet za bardzo, ale dalej jest bardzo fajne. Easy double? Czy nie taki easy? Dobra, jednak easy double. Łatwiutko. Falnęło w sufit, więc niestety setup zepsuty. Dobra, ground pinch. O, jest gol, ale bardzo słaby ground pinch. Nie wyszedł mi. Ledwo 100 na godzinę. Resetik. W ogóle teraz sobie zdałem sprawę, że nie założyłem tego fajnego srebrnego malowania, więc no, trochę lipa. No, resetik, double i kończymy to nietrafieniem w piłkę. Wiecie co, ja szybko wyjdę z tego meczu, tylko po to, żeby mimo wszystko pokazać wam to srebrne malowanie. Dobra, teraz zagramy jeszcze jedno spotkanie. Okej, no więc tak wygląda ten samochodzik w grze, to znaczy to malowanie konkretnie. Prawdę mówiąc, troszeczkę mi się... O, zresztą gramy na identyczny samochód u przeciwnika. Ale chciałem powiedzieć, że myślałem, że będzie to trochę ładniejsze. Chyba jednak będę wolał swoje własne kolory na tym aucie niż to oficjalne malowanie, ale oponki są na pewno bardzo fajne. Dobra, zasadźmy pincha. Bang! Był mocny, ale niecelny. Okej. Tego nie strzelimy, ale to też było brzydkie, więc nie ma co. Jemu zbierzmy piłę i na ścianę. Dobra, wolnimy po prostu gola. Okej, on opuścił mecz, ale właściwie to taka minuta dograna jest uczciwa. Zagrałem tym tylko, żeby się tutaj autko pokazało i myślę, że teraz przejdziemy do kolejnych samochodów. No i co, kolejny przeciwnik. Nie wiem, jak przeczytać jego nick, więc nie będę tego robił. Ja naprawdę nie mam pojęcia, jakim cudem myślałem, że mam ten samochód. Z Ice Chargerem mi się powaliło całkowicie. Ale już dobra, w każdym razie pykamy. Tutaj przebiję nad przeciwnikiem. Wygląda bardzo fajnie w grze, ale naprawdę byłem przekonany, jak ja mogłem to pomylić z Ice Chargerem. Fajnie się prezentuje w grze ten Dodge i fajnie brzmi. Dobra, setupik. Nie zdąży nic zrobić lepszego, więc ground pinch w słupek. I cyk na sufit. Nie zrobimy ground pincha, nieważne. Bang. Okej. Ach, tragedia. Co do samego auta, to się wydaje całkiem takie przyjemne. Leciutkie, hitbox z przodu za bardzo nie wystaje. To jest jeszcze ta era, jak auta były bardziej grywalne. Okej. Nie tak to miało wyglądać, ale dobra. Cooksir pin zawsze na propsie. Pod poprzeczkę, idealnie. Okej. Jest potencjał na nietrafienie w boosta. Nie wierzę w siebie, co ja robię? Dobra, suficik i teraz prosto w słupek. Okej, takie coś i boomer, to powinno wyjść. Dobra, nie wejdzie jednak, nawet blisko nie będzie. Okej, może spróbujemy zrobić flip resetik. Jeden i wystarczy tyle do zdobycia bramki. Dobra,
nawet nie będziemy strzelali bramki. Co to było? To może Masti nas poratuje. Albo nie, ale przynajmniej zdablujemy, dokładnie. Ale padaka, chociaż przeciwnikowi się podobało, napisał ładny strzał. Okej. Resetcik złapany, drugi złapany, ale nic z tego nie będzie. Okej, to może z prawej strony pinch. Nie, nie! Musi siąść coś dobrego. Dobra, nic nie musi. Ale no zgoni skubany. Okej, sufit i ground pinch? Nie, nie będzie ground pincha. I myk, brameczka. Tak co do tego dodża, to... No, znowu przeciwnik pisze ładny strzał. Na razie nie jestem w stanie stwierdzić, czy jest bardzo fajny. Mi się nim gra na pewno przyjemnie. Dzisiaj też jako tako nie mam zbytnio formy, bo jakiś taki zaspany jestem. No i tracimy bramkę po wznowieniu, no ale na dniach pojawi się test zarówno dodża, jak i tego trzeciego Sarplusa i myślę, że wtedy to bardziej wam pomoże w podjęciu decyzji. Wizualnie na pewno jest na plus. I cyk, tutaj przeciwnik nam zbija piłkę. Drugi mecz się skończył, teraz czas na to trzecie. A dobra, Pontiac, nie Fontiac. Chyba, że tutaj źle podpisałem, ale nie. Jednak Pontiac. Tak teraz jeszcze na szybko patrzę, że w sumie to nie za bardzo mi pasują jakiekolwiek kolory do tego auta. Dobra, użyję po prostu Bakesmota, żeby był cały czarny, bo tak najlepiej się prezentuje. No nie, no to auto wygląda przedziwacznie. Tak właściwie to pasuje do Rocketa z taką wielką tutaj odrzutową, z silnikiem odrzutowym na tyłku. Naprawdę pasuje do Rocketa moim zdaniem, chociaż też tym samym może się okazać być niezbyt grywalne, bo to bardzo dużo rozprasza, zasłania i w ogóle, ale... Jest lekkie, to jest na pewno duża zaleta na start. No i pomalowane na czarno nie wygląda absolutnie źle. Chociaż ten silnik jest taki fajny designerski, ale prawdę mówiąc to dosyć mocno tutaj zasłania wszystko. Okej, lecimy na pełnej. Masti prosto, dobra to nie był Masti, ale backflipem ładujemy bramę. O tak, przeciwnik jeszcze nie pomija. No, spróbujmy coś takiego. Już widzę, że to nie będzie najlepsza próba na świecie, dokładnie. Ale to nie kwestia auta, które... To coś na dachu jest niepotrzebne, ale samo w sobie się wydaje spoko. Jedynie też moim zdaniem, no to jest kwestia indywidualna, ale optycznie wygląda najgorzej moim zdaniem z tej całej trójki. Jest chyba dla zapaleńców, dla fanów właśnie takiego designu. Ja wolę te poprzednie auta, Dodge'a i Nissana. Ojeju, tutaj tracimy gola, nie spodziewałem się w sumie, że on to tak zgrabnie uderzy. Dobra, nie zdążymy zrobić pincha, a tutaj trzeba uciekać, żeby nas nie zdemował przede wszystkim. I strzelamy coś takiego. No nie, no to była bardziej ucieczka niż cokolwiek. Ale przeciwnik nas przynajmniej pochwali. Jeszcze no problem, co za gość. Okej, spróbujmy jeszcze tutaj resetcik. I... Nic się nie stało. Dobra, mamy miejsce na Coxier Pincha. Czy tam Jazer Pincha? O, trochę taki lżejszy, ale myślę, że to ma prawdopodobnie taki sam hitbox jak Dodge. Możliwe, że taki sam jak... A w sumie zobaczę to już w testach aut, jaki mają dokładnie hitbox, ale wydaje się być w miarę spoko, jedynie wizualnie trochę odstaje. Okej. Cyk, resetik. Cyk, no taki nie za mocny Masti, ale okej. O nie, czekajcie, bo tutaj wleciał już wipe tego, że wczułem się jakbym był na freeplayu i leciałem na swoją bramę. Więc trzeba to jakoś skontrować, a on nas tutaj jeszcze skopał. Ale dobra, wyczuwam mocnego pincha. Bang! Dobra, nie mam nosa jednak. I mykson, brameczka. No nie, no tak szczerze teraz sobie myślę, że wizualnie nie podoba mi się to auto. Nie jest w moim guście. Ale z drugiej strony, jeżeli chcecie kupić Dodge'a i Nissana, to dopłacenie 400 kredytów i otrzymanie, no, tego czegoś, jest warte rozważenia. Dobra, jedna z ostatnich prób. Nic z tego nie wyjdzie, już wiem. Okej, jeszcze zdążę na jedną próbę, ale to zaraz. Dobra, na drugiej ściance. Chyba, że on nam będzie zasadzał kopniaka. Albo my jemu. On tego nie podbije. Okej, my to podbijemy.
I nie, no tutaj nas atakował, dobra, niech wypierdziela. Bez ściemy tym autem mi się tak dobrze nie grało jak pozostałymi i w sumie też mi się najmniej podoba, więc w zasadzie nie musicie go kupować, no to jest wasza kwestia, wasza sprawa. No i co, wypadałoby jeszcze na koniec wszystko tutaj podsumować? Moim zdaniem jest to jedno z lepszych DLC, jakie ostatnio się pojawiło, jak nie najlepsze, jedynie chyba NASCAR może konkurować, ale te auta przynajmniej w Europie moim zdaniem będą bardziej pożądane, no bo jednak są to szybcy i wściekli, jest Dodge, jest Nissan, wszystko czego trzeba, jest też to trzecie dla wielbicieli dziwnych aut. Na dniach pojawią się również testy zarówno Dodge'a, jak i Pontiaca, takie bardziej precyzyjne z... No, generalnie tam przedstawię praktycznie wszystkie ważne aspekty, dlatego też zachęcam do zostawienia subskrypcji. No i co, bez przedłużania, elo elo!